Czy stół może być piękny? Zapraszamy do Zamku Żupnego w Wieliczce, gdzie nowa wystawa Piękno stołu, zestawy z kolekcji Czartoryskich, przybliża bogactwo dawnych polskich uczt. Możecie zobaczyć najwybitniejsze dzieła sztuki oraz pamiątki z przeszłości Polski. Te obiekty pochodzą z najstarszej polskiej kolekcji muzealnej, zapoczątkowanej w Puławach przez Izabelę Czartoryską ponad 200 lat temu. Wystawa przybliża bogactwo dawnej polskiej kultury stołu. Można przekonać się, jak wyglądały talerze, na których jadano na dworze króla Zygmunta III Wazy i jego małżonki Konstancji Austriaczki. Jeden z złoconych talerzy z herbem oraz inicjałami królowej Konstancji Austriaczki znajduje się właśnie tutaj w Zamku Żupnym i zachęcamy do obejrzenia tego przedmiotu, który jest ciekawy także dlatego, że na jego spodzie zaznaczono jego tradycyjną historię. Miał być zrabowany przez Szwedów, a następnie odzyskany przez Czarnieckiego. Takie przedmioty ze swoją historią, przedmioty uświetniające uczty niegdyś, można zobaczyć na naszej wystawie i poczuć, jak wyglądało bogactwo, barokowy luksus, ale także wykwintność na dawnych polskich stołach.